Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Lucek. Siemanko, jest Lucek. Podwodny kapitał agenta 14, czyli misja z BWP. Ej, tu jest chyba podwodny? Z podwodny? Ale czekaj, BWP przecież nie potrafi pływać pod wodą, chyba że ja czegoś nie wiem. A pisała podwodny? Podwodny, no. Znaczy nie, w sumie wiesz, tak, jak ja pływałem, to pewnymi momentami nurkowałem, więc coś z tego będzie. Ho. Dobrze. Czekaj, czekaj, patrz na to. Co? No, to zobacz. Leci... Co to za dymy tam są? Aha, to jakieś dymy są, z kominu. Patrz na to, patrz na to, patrz na to, ziomek. Patrz na to. Wow. Cześć. Okej. Okay. Widziałeś to, czy nie widziałeś? Nie, nie widziałem. A strzeliłeś gdzieś? Nie, zahaczył BWP o ten. A nie, to wiem, to wow. Widzę. What the fuck? Czemu ona wrzuci do wody? Nie, żeśmy się chyba najpierw wykąpali. To ja może wsiądę, czekaj, ja tutaj chwilę. Dobra, kim chcesz być, pilotem czy strzelcem? To ja będę może na razie, co tam, nie wiem, obojętnie w sumie. Mogę dobrze, pilot, to ja będę pilotem. Dobra. Ty, ja ostatnio strzelałem, to teraz ty będziesz tym. Będę tym drugim. No. Okej. Okay. Wow. No powiem ci, że w wodzie tak ciężko startuje. A podwodny, rzeczywiście... bo tam coś pod wodą pewnie jest. No, no. No, zaraz zobaczymy zresztą, dobra. Nie ma co insynuować, także nie insynuujmy, że pewnikiem gdzieś tutaj nieopodal zatonęły sanie świętego Mikołaja i musimy je teraz odzyskać. Dobra, pewno... spróbujmy tu podjechać. Czemu? No bo ja tak chcę. Mogę czekaj. Jednak ja kierować. Wow, wow! Nie, po ziemi jednak szybszy jest, znacznie. I patrz, no, teraz zatoniemy. Tak. Widziałeś na chwilę? To... Możemy równie dobrze po wodzie, po ziemi pojechać, to będzie szybciej. Nie? Spróbujmy. Co? Myślisz, że misja się sfejluje, misia? Jak pojedziemy po tym? Misia, no. Nie, myślę, że nie. Robimy misię. Ale pojedź lądem może jednak. Uda się podczas nagrywania zawsze takie ciekawe przejęzyczenia są, misie. No, albo ty jeśli, tam coś też... faktycznie tym, bo to kurczę szybciej będzie, znacznie szybciej. No pewnie, coś będziemy tam cyckać. Tylko tak dla podpuchy. Nie ma co się cyckać. Oczywiście, że tak. Jedziemy lądem. Nie będziemy frajerami, tak nie damy się wyciskać. Tak jest. Wodą płyną. Nie ma cyckania. No. Wow, ale on powiedział, że tak spadnie na tylne koła, to jakieś takie przyspieszenie dostaje maksymalne. No, w ogóle jak jechaliśmy na początku, testując ten urządzenie, to cudowne BWP, no, no. W jednym z odcinków pierwszych, drugich. Albo trzecich, nie pamiętam. To wtedy była taka śmieszna akcja, bo on się przewrócił i na jednym kole jechał. No, a pamiętam takie, to. Miał takie przyspieszenie, także to jest tak takie... i wystrzelił, tak. Mhm. Na tylne koło właśnie spadł, no, no, no. Jak się, jak się przewrócisz, tutaj. Te koła wystają na boki, tak troszkę, bardziej od pojazdu, więc... Jak się przewrócisz na bok, to tak śmiesznie to wygląda. Ta fizyka w GTA. No co, w rzeczywistości takiej nie masz? No, nie, no, oczywiście, że mam. No, oczywiście, że masz. Spróbuj sobie pojechać swoim autem w Bieszczady. Ale wiesz, nie po ulicy, tylko normalnie w góry. O, czekaj, o, nie mogę się ruszać. Czekaj, mam... O. Widok ze śmigłowca jakiegoś, albo z samolotu. No to z tego, z satelity raczej. A, to z satelitka mówisz? No, no. Dobra, jakiś cargo, Bob. Coś się dzieje. A my jesteśmy w wodzie teraz, czy nie, to nie jest coś. Nie, nie wiem. W łódki. A, czy musimy... O, ale będzie akcja. Dobra, czy podpływamy BWP, robimy miazgę i tyle. No oczywiście, że tak. Okej. Okay. Jakby co, ja będę strzelał spada, więc ten... Nie no, szalałeś, Paweł. No dobra. Zmienimy zdanie, czekaj. Okej, jest łódka. Fajnie wygląda. Nie ma łódki. No weź tam się ty tam. O, O, ekstra. Dobrze. Chyba nas nie widzą, wiesz? Chyba się nie zauważyli. Nie, absolutnie. Ostrożnie, żeby no, nie zniszczyć paczek. Dobrze. Dawaj, dawaj, tutaj, tutaj. Op. Dobra, już. Tego też nie ma. Który tu jeszcze frędzelek? Tam jeszcze frędzelek jest. Za barką, no, podpłynę. Dobra, o, tu jest. Podjadę, nie wiem jaką. Tu nie ma już. Jeszcze dwie motorówy. Tam jeszcze jakiś cyngiel biega, czekaj. O, dobra, już nie ma. O, przepraszam, czekaj, bo ja tam wstałem do tyłu. Co im robisz za krzywdę? Okej. Okay. Okej. Okay. Do wraku i ukradnij paczki. Dobrze, ukradnij ale... te paczki. Jakie mam tu... Normalnie, wysiądę i wezmę. No to ja też chyba muszę wysiąść. Chyba też muszę, tylko poczekaj, bo tam jeszcze ktoś biega. No.
Bo na barce są tam jeszcze. Cześć, bo nie mogę za blisko jesteś. Wiesz, zaraz nas wysadzę po prostu chyba. O. Jeszcze tam na tym, na górze jest. Nie, spróbuj, może nie wysadzisz. O, no, o, nie, już? To chyba kuloodporna jest akurat barka. Nie, barka jest chyba kuloodporna, no, dlatego można ją kupić za parę milionów. Chyba 2 miliony kosztuje. Albo milion. Serio, można kupić. Nie ma, no to jest bez sensu, żeby kupować takie gówno. No co, to ja bym sobie kupił, fajne. Po co ci to? No w niedzielę do kościoła mogę nim pojechać, popłynąć. Popłynąć? No, to chyba na jakiś kościół na wyspie czy coś. Na wyspie Cici. Z garstką widzów. Z jakiej masz tam gitarę tam na tyłu, albo z przodu, nie wiem co jest. Dobra, ja wysiadam. Co za łoś? Czemu oddycharkę? Aha, bo miałem tu zanurkować. Jezus, skoczyłem na barkę twarzą. Musimy zanurkować, ale czemu, ty, atakują nas tutaj. Co musimy uważać. No, przyleciały jakieś śmigłowce, ale ja mam coś specjalnego. O, shit. Paweł, musimy tu zanurkować, poważnie, dobra. To jest na dole. Wow, i faktycznie skoczyłem na tym po kości tutaj. Jak ja mam tutaj oddycharkę założyć, jak to się robiło? Kliknij G. Dobrze. O, jest. Dobra, mam pierwszą pakę. Cholera. Chciałem gdzieś tą samą pakę, to ja mam pierwszą pakę. No, nie mówiłeś, że ją masz. Tutaj jakiś dobra, brak i jest. Ten, wiesz co, bo tam już chyba strzelają śmigłowcy i łodzie. Dobrze, to wsiadaj do tego, tylko nie wiem, czy ty będziesz wiedział, jak wsiąść. A nie, będziesz wiedział, bo ty naciśniesz H. H jak... Strzelają mi w plecy. O kurde, działko jest. O kurde, wpuść mnie, wpuść! Dobrze, trzymaj. Dobrze. Trzymaj się tam. Dobra, już? Elegancko to zrobiłeś. Ty już, ja też powiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Spadamy. Do punktu odbioru. I co, to wszystko? Jak to wszystko? Taka biedna ta misja. Miałeś dobry sprzęt po prostu i tyle. No myślałem, że jeszcze będziemy musieli coś porobić. No to te paczki miały być ukryte gdzieś głębiej. Mieliśmy 4 oddycharki na to. A, nie, ale bardzo fajny sprzęt właśnie, podoba mi się. Muszę kupić sobie oddycharkę faktycznie. Możesz mieć normalnie w online też oddycharkę, wiesz o tym? Tak, tak, tak. Można sobie pływać. Kiedyś musimy zrobić taki odcinek, że pobadamy różne wraki. O, tak jest. A, jeszcze są te krakeny, nie krakeny, wiesz, można pływać tam pod wodą. Są, nawet mam krakena. No, trzeba zrobić jaką akcję kiedyś. Tak jest. Ja myślę, że zrobimy kolejny. Na live możemy coś takiego zrobić z widzami, o. Zrobimy maraton podwodny. Wszyscy sobie kupią oddycharki. O, możemy zrobić coś takiego. Tak jest. To jest dobry pomysł. Dobra, pomyślimy nad tym jeszcze, zobaczymy. Dobra, jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. No jest. Jeżeli macie jakieś pomysły na coś ciekawego, to piszcie. Śmiało. Paweł, żyj tutaj. Żyję, bo... oczywiście, że żyję. Czekaj, bo tu widzisz, że tu... Tylko nie mogę trafić, no. Bo krzywo jeździsz. Dziękuję. Nie ma za co. Ty, motorówka, ale fajna. Ale fajna. Mi się podoba. No, bardzo mi się podoba. Tak myślałem. A czemu... No przeżył. Co on podkoczył, ty, bo... mi się wydawało? A nie wiem, a z tyłu tam strzelają nas. Co? Śmigłowcy. Śmigłowiec? Nie, nie szkodzi, nie przejdzie się tym. Co on taki wolny jest? No BWP nie jest tunigowane tutaj. Ja swoje tunigowane, tylko moje szybce. Wow. Ale dziwna kamera z kokpitu. No właśnie, no, taka dziwna, jakbyś nie, jakbyś miał jakąś kamerę w ogóle. No, no, na pewno. Co nie patrzysz z oczu, tylko z pierwszej perspektywy, tylko jakbyś tak dziwny. To się nie postarali, pewnie wnętrza nie zrobili w tym BWP. Haha. No, z pewnikiem nie. Cwaniaż. Taranuje na drogę, znaczy tarasuje, znaczy w sensie wiesz, co udrożniasz. Robię miejsce. Jesteś kretem na drodze. Podrażniam nam drogę, dobrze. A czekaj, wiesz co, możemy tu pojechać na skróty. Pojedziemy na skróty, bo jeżdżam skróty. Jedź na skróty. Ty, my w mieście jesteśmy. Uważaj z tyłu. Na co? No, przeciwnik był. Oj tam, proszę cię, jesteśmy w BWP. No dobra. Czego ty się boisz? Znaczy delikatnie widzę, że z życia nam spadło, bo uderzasz w przedmioty. To nie ma znaczenia. Jak to nie? Wow, co tu się podziało? Jak to zawsze jest otwarte. No? Ja tu zawsze jeżdżę. Czekaj, ja tu też. Przejedziemy? Tu przejedziemy. Bez sensu, jak mogę to zamknąć? No, ale zrobili nie spokojnie. W ogóle mi się to nie podoba. Totalnie bez sensu zrobili tak. Jak mogli tak zrobić? Pewnie bo zamykane, wiedzieć i tak tam napisane. No, tak jak napisane, musimy jechać niestety. Tak, napisane nie na mapie, tak pojeść, bo kurczę, pozamykać. Tutaj znak drugi. Stopu był, ale musimy się tym przejmować. Człowiek. Ja myślałem, że to ten opancerzony fajny pojazd. Pamiętasz w poprzednim odcinku, żeśmy go testowali, tak fajnie skręcał. No, a to insurgenty zwykłe jakieś.
No zamknęli nas tutaj. No to w ogóle jak można zamykać takie fajne przejście. No najlepszy przejazd jaki może być. Bo goście dobrze, tam... zrobiliśmy. Ty hydra jest, yeah, zestrzelę ją tym działkiem, patrz na to. Daj ci hydra, zademonstruję ci. No ale jak patrz na to, jak mnie tu nie ma. Jak cię nie ma? Ja pierdziu, stary. Ja wsiadam do BWP swojego super wypasionego, szybkiego. Ja no kurde! Ale to jest przyjemne! A czemu teraz będziemy tirówką jeździć? Fajnie! Spalona przykrywka! Agent nie, 14 spocona. Nam zleca. Spocona przykrywka? Tak, bo jest lato, wiesz, spocone, w ogóle tam, no. Dobrze. Ciepło jest. Dobrze, mi to pasuje. Niech będzie spocona. No, podłączaj. Dobra, czekaj. Ty. A czekaj, mogę wybrać, czekaj. Bo wsiąść do haulera lub coś napisało. No dobra. Ja wsiadam do przyczepy. Ja mam tu wieżyczki z tyłu. Zróbmy o, tak. Dobra. Shit! To zróbmy tak. Który? Ty jeźdź przyczepką, a pojadę tym. Dobrze. Ale ja nie wiem jak się strzela tymi do tyłu, muszę zobaczyć, tu chyba powinien być drugi gracz, nie? Znaczy trzeci. Ale wiesz sobie pojedź tym, nie? Osobno pojedziemy, ja. Każdy w inną stronę. Aha, no dobra, nie zrozumiałeś żartu, kurczę. Nie chciałem cię podłączać po prostu, wiesz. Dobrze, już wszystko rozumiem. Jak miało być śmieszne, bo cię nie podłączę, a ty nie możesz pojechać, bo nie masz przyczepy, masz tylko przyczepkę, rozumiesz? Dobrze, już przyjąłem. Oddał widok. Czemu strzelasz? Czekaj, ja muszę tu rozpędzić tygrysa, to nie jest takie proste, wiesz. Okej, okay. Ja spróbuję... Ja widzę... Okej, okay, już ten. Już opanowałem. Okej. Okay. No to przyczepa z opóźnieniem skręca, wiesz, ja nie wiem jak mocno muszę skręcić. O, fajnie. Teraz... Czekaj, gdzie są tylne działka? W którym miejscu? Na innym komputerku chyba nam się wchodziło, nie? Tak? Aha, dobrze. Do innego komputera tak wchodzisz patrzę. I wtedy masz inne działka. Wieżyczka, a jest no. Wow! Aha, to na każdy komputer ma oddzielne działko. Tak, dokładnie. Każde stanowisko to jest... wiesz co, poleci hydra? Albo coś tam. I jedzie jakieś auto. Czy ty tam masz użyć jakiegoś działka? Tak, ale mogę strzelać tylko do tyłu teraz. Anihilator leci na nas. Spróbuj jechać tak, żebym mógł strzelać do tyłu. Nie mogę, bo jestem zbyt wolny. Nie jestem w stanie jechać szybciej, o, tyle powiem. No dobra, ja strzelam do tyłu. Dobra. Wiesz, że to jest aut przed nami? Dobra, czekaj. Dasz radę. Dam radę, no śmigłowce z tyłu są chyba ważniejsze do niszczenia, nie? Tak, jest szczególnie ta hydra. Albo laser. Jaka hydra? To jest anihilator. Nie, anihilator jest... O kurde, laser też był. Tak? O kurde. Ej, ziom, ja muszę jechać w miarę szybko, jak się zaczyna, to nas namierzą. No. Wiesz o tym? Dawaj. Próbuj tam. Ja mam tutaj poziom, jechać. Tak wiesz, ten w gonitwie, jak poniżej prędkości zejdę, to inaczej. To czekaj, mam strzelać do tyłu czy do przodu? To strzelaj, rób mi przód. Kurde, bo ja muszę hamować na zakręcie, dobra? Dobrze, to w takim razie idę na działko do przodu. Mówi? Dobra, to ten. Trochę krzywo jedziemy, ale nie przejmuj się. Nic nie... O, dobra, już wszystko widzę. Dobra, jest anihilator. Dobra. Uwaga, nie ma anihilatora! Jest teraz z tyłu jest dużo. Dobra, weź jednak. Weź tutaj ten, weź szybko na tylne. Ostrzelaj teraz na śmigłowcu. Już. Cholera, muszę... O, wstawaj, Asuka, no na co ty się tu patrzysz? Teraz popry, Asuka. Kurde, się tu... Dobra, ten laser za nami lata. Okej, okay, już siadam, chyba siada. Okej, okay, siada na ten fotel. Użyj pupy! No. Asuka, enter, teraz Asuka, szybko. Użyj pupy, szybko. Okej, okay, mam. Popał zaraz. Teraz szybko do przodu. Nie, spokojnie, zostań na tyle na razie. Dobrze. Teraz spędzimy tygrysa tak szybko, że leci, że koko. Pamiętaj, że mi dużo czasu zajmuje przesiadanie, także. Aha. No. Duża pupcia. Duża pupcia, Suki. Jest. I like it. Lubię. Jak to? Przecież koteły nie lubią dziewczyn. Ale lubią duże pupcie, bo fajnie grzeje. I miękko. I mięciutka jest, właśnie, dokładnie. Kurczę, jakie dziwne tematy poruszamy. Dobra, jedziemy z tym koksem. Duże, mięciutkie pupy. Jedzie, bo Paweł jedzie. O kurde. O, przepraszam. Nic.
Dobra, już jadę z powrotem na drodze. Ty, a co się stanie, jak nas namierzą? Pewnie będzie Lipton. Ja bym spróbował. Nie, wtedy nas wysadzą po prostu rakietami. Ty, bo na co my teraz będziemy mieli zniżkę, jak zrobimy tą misję? Na przyczepę? Ale żeby robić tę misję, to musimy mieć przyczepę. Holender, jasne. Zatrzymałem się! Ta przyczepa mnie blokuje! To jest ciasno! Jeszcze mamy czas. Dobra. Jeszcze jest dobrze. Dobra. Holender, jasne. No wjeżdżają we mnie! Kurde, nie mogę strzelać w przodu teraz. Nie mogę ci pomóc. Spokojnie, możesz być na pupie. Okej, jestem na pupie. Lubię być na pupie. Bądź na pupie, jest dobrze. Ja sobie nie poradzę, ja sobie zawsze poradzę. Jak chcę nie poradzę, to sobie wysiądę. O, nie, tak to nie rób, bo ja tu zostanę sam i złapią. Dobrze, jedziemy. Rozwal resztę buraków, dobrze. Broń nie, mobilnego centrum mobilnego. Ja właściwie już nie muszę jechać. Aha, no, widzę. Mogę się zatrzymać nawet, jak chcesz. Nie, jest okej. Chcesz przerwę? Nie. Na toaletę albo tam na maka? Nie, już nie będzie przerwy więcej, spokojnie. A dobrze. Jesteśmy na miejscu, udało się. Startujemy następną misję, zobaczymy co to polowanie będzie. Polowanie na krecika. Mówisz? No to wiesz, tam taka musimy... bajka, taka krecik, taka bajka. Pamiętam. Ktek się nazywa. Musimy szukać teraz tych norek wybudowanych jego. Tak, musimy jego. Będziemy mieli uzbrojone tampy, ale patrz jakie tampy wypasione, na pewno Dwie tampy mamy na szczęście, okej. Okay. Nie, to weźmy jedną. A dwie? Kurde, wszystko one mają, granatnik, minigany. Ty, czemu tymi miniganami nie mogę obracać? O, już mogę, ale bania, patrz. Można obracać miniganami? A jak się obraca miniganami? Musisz zmienić broń. Kółkiem myszy. Wow. Rakietę. No, kółkiem myszy to ja sobie zmieniam, czekaj. Młodzieża mam nawet. Przytrzymaj, aby strzelić dalej. To młodzież. Naciśnij, aby wyświetlić co? Wystrzelić z tylnego moździerza. Wow, to nie jest tylny moździerz. Mało bym nie oberwał. Przepraszam. Pomyliło mi się. Zniszcz zakłuczacze sygnału. Dobra, to wezmę A może. Czekaj, ja sobie zaznaczę tylko gdzie to jest. To ja biorę B. Ale to co mam? Ja myślałem, że tak razem jedziemy. A razem jedziemy? Dobrze. Poczekaj, ja tam jadę do ciebie. Chwilę. Uno momento. Już cisnę, ale działko jest fajne. Można jej ładnie stunigować, na to wychodzi. No. Też nie szybkie są. Wow! Oczywiście. Można trąbić. Nic nie wybucha, jak naciśniesz E. Nie? Bo tak w niektórych samochodach to masz albo przyspieszenie, albo... Wow, strzelają! Strzelają mi. Fajne to jest. Szybkie. Co to się tutaj tak paliło, no? Genialne, podobno. Znaczy te działka są fajne. Ale ona tak trochę wypłynęła po wodzie, nie? No, tak trochę tak. Tak trochę. Kurde, ale tutaj zapierniczasz. I wiesz, wyobrażasz sobie, że to opancerzenie, które teraz masz zamontowane, no, zupełnie nic nie daje? Możesz normalnie zabić gracza przez szybę, no oczywiście. To jest słabe. Sensu. Oczywiście, że tak. Daj spokój. Wow. Tędy czy tu? Nie wiem, ja jadę jakoś tu. Ja pojadę jakoś też tam za tobą. No dobrze. Co mówisz, że to... Ale nawet się jakoś trzyma tej drogi. No nie, właśnie. Tutaj punkt B, zobacz, stoją w miejscu. To ja czekam na ciebie, bo musimy razem uderzyć. Dobrze. Wspólne uderzenie z dwóch stron. Uderzenie z dwóch stron. Myślisz, czy z jednej strony walimy ich? A, no... Szybko! No nie wiem. O kurcze. Okej, okay, to... Już nie? Aha, bo to... Nie, czekaj, jeszcze nie wiem. Tutaj, czekaj. Zniszcz zakłuczacze sygnału. Rakieten! Dobrze. Byłeś pierwszy. Ty, trzeba moździerzem. Dawaj następny punkt moździerzem zaatakujemy. Zobaczymy, jak to działa. Musisz też zmienić sobie kółkiem na moździerz. I im dłużej przytrzymasz tego, no, tym dalej leci, tak? Tym dalej leci. Tylko trzeba to wyczuć właśnie, bo to ci nie pokazuje, gdzie to poleci, jak poleci, tylko gdzieś tam leci. To jest takie... No, dziwne, nie? Dziwne. To jest nowy typ broni w ogóle w GTA. To jest taki granat, wiesz. O, tam to jedzie, to możemy właśnie tak jechać przed tym i to bombardować. Znaczy w sumie, jeżeli masz taki pojazd i potrafisz go używać, to w sumie tak naprawdę nikt do ciebie nie podjedzie, nie? No. Co innego, jeżeli ktoś będzie miał na przykład... Rzutnie rakiet. Samolot z rakietami, śmigłowiec. No, wiesz, wtedy można robić uniki i ewentualnie z miniganów go pocisnąć. A no tak. No w sumie to auto ma wszystko. A czekaj, to ma jeszcze chyba miny. Jak się miny zostawiało?
Nie widzę min. Nie, czekaj, bo on to zawrócił, kółko zrobił. Ale te moździerze są wolne, jak wolno lecą. O kurde. Aha, kurde. Fajne masz moździerze. Ładnie, wow. Pewnie! O, taki... Och! Czekaj, ci onieśmiesz. Ja. Dobrze. Ty za nami jedzie Insurgent! No patrz. Dobrze, trafiłem go w końcu. Ty, jak to szybko może strzelać, patrz. Ej, to do nas strzela, czy on do... A, to do nas strzela. Nie, to ty do nas strzelasz. No. Ale Insurgenta chce zniszczyć w ten sposób. Aha, no dobrze. Ty, to może... To może bardzo szybko strzelać. Wow, wow, wow. Dobra, nie ma pana Insurgenta. Okej. Punkt spotkania. Dobra, już tyle? Już, no chyba tak. No nie, no nie. Szybki, ale patrz na to. Ja myślałem, że im dalsza misja, tym trudniejsza i tym dłuższa. To okazuje się, że one są coraz krótsze. Ja nie zostawię min, proszę. Ja nie mogę nawet, jak to się robi? Znaczy w sensie moździerzy. No. Dobra, ale ładnie opancerzony samochód jest. Szybko się nie psuje. Fajnie to wygląda, naprawdę. Fajnie to wygląda i nie psuje się tak szybko. Dzięki, że mi te miny tam zostawiasz. A trudno jest się je omijać na przykład? Ci zaraz pominę, czekaj. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, czy twoja tampa jest szybsza od rakiety. Oczywiście, że tak. Czekaj, ja spróbuję tu przejechać, to jest takie tylne wejście tam w to miejsce. A ożesz ty, ja tu wjadę normalnie płotkiem. Haha! Czego się wjeżdżasz? Aha, czekaj, tu jeszcze coś jest. A to nie jest wszystko. Musimy znaleźć kryta. Tutaj był gdzieś, okay. Chodź, zobaczmy. Czyli on, tutaj aha, się wyspę elizejską. Dobra, to sprawdźmy, co tam jest. Dokładnie. A gdzie to trzeba jechać? Ja jedę na skróty. Czekaj, chwilę, bo nam pokazuje różne miejsca, dobra. Jak różne miejsca? Te same. Co ty mi pokazujesz, że mam w prawo skręcić, a tobie, że w lewo? Gdzie jest ta wyspa? To może nas lotnisko kieruje. Chyba tak. Nie, to nas jakoś nie, w drugą stronę dojedź, bo tam na lotnisku musimy pojechać. Nie na lotnisko, Pawełku. Tu można pojechać torami, tymi torami. Ach, kurde, jadę po swojemu. Bo tutaj nie pokazuje nam GPS, że możemy torami jechać, a tam jest dużo szybciej. No co ty, torami? No poważnie ci, no, zobacz sobie na mapę. Masz pociąg, lubisz pociągi? O, ja mam cały czas pociąg. Jak patrzę na moją Asukę zwłaszcza. Wiesz, mam to samo. Jak patrzę na Aloy. O. I wszyscy zastanawiam się, mieliśmy nie mówić o Horizon Zero Dawn, bo widzowie tego nie lubią, nie lubią tej gry. Nie lubią tej gry oglądać. Tej gry nie ma, nie istnieje ona. A, dobra, okej. Okay. Jak z niej nagrywasz, to jesteś głupi. Jest genialna. Naprawdę. No jest, zwłaszcza jak była dzieckiem. Co? Była kropnym bachorem, wyglądała paskudnie. Jest, każdy, nie mogę na nią patrzeć. Jak był młody, to wyglądał inaczej, ale wiesz, jak się starzejesz, to nabierasz rumieńców. Dobra, czekam na ciebie. Bo tu już jestem. A, ty już tu jesteś, to czekaj, już jadę. Zobacz, gdzie jesteś. O, jesteś blisko. A, nie tak. Aha, ty tu pojechałaś, no dobra. Dobra, wjeżdżamy. Ej, ja tu mam blokadę. No to zniszcz ją. Oh boy! Mamy tutaj do czynienia ze śmigłowcami. O, Holender, jasna. Ale to będzie bitwa! Yeah, boy, tutaj nie ma skrupuł. Co, jakie skrupuły? Ten samochód to jest taka jednoosobowa armia. Jak to napierdziela, ty? Ja muszę mieć te obrotowe minigany, to jest super. A, Insurgenta jeden strzał, nie? Nie wiem, jakim cudem. Insurgent powinien wytrzymać chyba przynajmniej 4? Czy 5? Czy 8? 7. 7? 10. Dobra. Mam nadzieję, że będę miał więcej zabitych od ciebie. Czekaj, to są samonaprowadzające rakiety? Nie, chyba nie. Wybuchać wszyscy! Ja śmigłowce próbuję strącić, ale to nie jest wyjątkowo sprytny. Dobra, tych ludzi tutaj, oni mnie denerwują. Spróbuję młodzieżem rozwalić. Dobra, czekaj, ja tutaj... Gdzie oni są? O, super! Wow! Paweł, co ty zrobiłeś? Co? Nie rozumiem. Też mają bojową tampę! Musimy jechać za tą tampą bojową. O. Wrogi agent! 009 pewnie. Dobra, ja jadę po drugiej stronie ulicy, żeby mi młodzieżami nie zniszczył. A co, on strzela czymś jeszcze? Nie, jeszcze nie, ale może zacząć. Nie podoba mi się. Ja też pojadę drugą stroną ulicy. Kurde, co moja tampa tak wolno jedzie? Oho, jak się strzela działkiem, to ona wolno jedzie. To ma taki odrzut niby. Aha. Uwaga!
Ty, co to było? Bierę ten śmigłowiec z tyłu. Dobra. O, Izzy, czekaj, zlikwiduj agenta i coś wybuchało. Czy to ty do mnie strzelasz, czy ktoś inny? Nie, wszystko pod kontrolą. Zatrzymaj się, powiedziałem ty, agencie! Ten... Co za niedobry człowiek. Sprawdzałem, czy jest tak jak w GTA Vice City, że jak się strzela do tyłu, to szybciej się jedzie. Ciężko zgadnąć. Nie wiem, ale... Wysadziłem, jest w końcu. Dobrze! Ciężko było. Co? Ta misja jest jakaś dziwna, bo rzeczywiście Insurgent na hita jest. Znaczy właśnie nie wiem, czy w rzeczywistości też tak będzie. Podejrzewam, że nie, to... no raczej nie. O, dobra. Elegancko. Za twardy to... nie dałem się. Przepraszam, nie żartowałem. Nie, no w porządku. Nie chciałem przyznać, naprawdę. O, tu zakręt jest. Dobra. Ops. Dobry. Przepraszam. Wybuchają! Ja tam jadam pod kolor, ile ja mam tych młodzieży tutaj? Czemu miny rozrzucasz? No, chcę zabijać przeciwników, ale widzę, że coś to nieskuteczne jest. Tego dawaj. O szlak, czekaj. Tęczy droga. Nie zrzucaj mnie. Nie zrzucaj. Nie, tylko nie do... Czekam na ciebie. Żyjesz? Żyję. Brat... O kurde, maska mi wypadła, ale ładny silnik mam. Uważaj z tyłu. Spokojnie. Osłaniam cię. Wszystko pod kontrolą. Prawie jak w Matrixie. Miałeś brak. Ja też. O rany, jak normalni agenci specjalnej troski. No właśnie widzę, coś tu nie gra. Dobra, już jadę za tobą. Dawaj Paweł, uda się. Uda się, z pewnością, nam się nie udało, rzeczywiście, że się uda, zawsze się udaje. Czy masz takie... Nie wciskasz do końca? O kurde. Czekałem na ciebie. Czekaj. O, już. Widzisz, kto szybko jedzie, ten do domu nie wraca, czy jakoś tak. No właśnie, jakoś tak jest. Kopiącego się nie leży. No, takie powiedzenie jest. Kopiącego się nie leży, a jak już leży, to się nie... Aha. Bo z niemi się nie zbieram, rozumiesz? No. Wow! Ja myślałem, że to ty wybuchłeś. To jest taki, wiesz, zasłona dymna była specjalna. Aha, sfingowałeś swoją śmierć. Sfingowałem swoją śmierć. Okej. Jesteśmy chyba przy bunkrze, ale to nie jest mój bunkier. Nie podoba mi się to. Lecę. Mocna ta tampa. Tylko, że ta tampa mocna jest tylko na misji, a potem gracze sobie kupują, a tu nagle... O kurde, co ona wybucha po jednym strzale? Ona jest mocna w gębie. Mocna, tak. Tak jest. Dlaczego ja mam tutaj 10? Rakiet? Nie wiem, moździerzy? Tu mam zaparkować? O, dobrze. No. Insurgent stoi, czeka. No, nie. O, dobra. Stary. Nie no, misja ciekawa. No, trzeba mieć tam tampę z tymi działkami, jeżeli bo kupimy te minigany... pojazdy, to jest fajna sprawa, tylko trzeba je streamingować. Jak streamingy to są genialne. Chociaż... Jedziemy na bazę wojskową sprawdzić. Od razu, jakie będziemy mieli tylko. Dokładnie tak. Takie maksymalnie. Zabójstwa. Elegancko. Maksymalnie streamingowane, to sprawdzimy, jak w bazie wojskowej sobie radzą. Na przykład... No dobrze, dziękujemy wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. No dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos.